Dziś przygotuję dla Was makijaż, w którym będzie dominowało konturowanie na mokro, którego jeszcze nie widzieliście na moim kanale. Zaczynam od użycia produktów kremowych. Jest to kamuflaż z palety Lip and Alpen Gloss, czy Alpen Rock z Manhattan. I ten jasny kamuflaż nakładam sobie właśnie we wszystkie miejsca, które chcę rozświetlić oraz które chcę ujednolicić po prostu lub jako bazę zastosować. I są to okolice pod oczami, jak widzicie, oraz są to powieki. Następnie z tym samym jasnym kamuflażem oraz syntetycznym pędzelkiem przechodzę do wykonturowania twarzy i oznaczenia dokładnie wszystkich tych miejsc, które mają być na twarzy wypukłe. Następnie przechodzę do ciemnego kamuflaża. Jest to kamuflaż Skobo w kolorze Sun Tanned. Jest to taki chłodny odcień brązu, którym również syntetycznym pędzelkiem od firmy Make Me Up nakładam we wszystkich tych miejscach, które chcemy schować. To samo robię później z nosem. Boki nosa oznaczam właśnie tym ciemnym kamuflażem. Zaznaczam jasnym produktem kremowym, aby właśnie ten nosek w ten sposób optycznie wyszczuplić. No i przechodzę do rozcierania tego wszystkiego beauty blenderem. Następnie przechodzę do cieni. W pierwszej kolejności idzie cień taki bardzo koralowy, który tutaj akurat się troszeczkę gubi w kamerze. Następnie przechodzę do czekoladowego cienia. Oczywiście spis wszystkich cieni podam Wam w opisie pod filmem na YouTubie. No i intensyfikuję ten czekoladowy kolor innym brązem z palety Make Up Revolution Beyond Flawless. Bodajże jest to kolor Cocoa. No i bawię się w taki sposób, aby troszeczkę nadać koci wygląd temu oku, taki koci kształt, ale też, żeby nie przesadzić. No i oczywiście najważniejsze jest to, żeby było to wszystko ze sobą idealnie połączone. No i przechodzę teraz do cielistego cienia, którym sobie zaznaczam wewnętrzny kącik oraz kieruję go w kierunku środka powieki. No i przechodzę do kreski. Kreskę maluję żelowym eyelinerem z Maybelline. Jest to eyeliner Lasting Drama. I pędzelkiem skośnym od Essence nakładam sobie ten eyeliner żelowy. Natomiast istotne jest tutaj to, że nie nakładam go z użyciem żadnego Duraline'u ani z żadnego innego środka, który miałby go bardziej rozwodnić. Ze względu na to, że po prostu ja tą kreskę później będę delikatnie rozcierała, więc po prostu taka żelowa, kremowa konsystencja właśnie mi odpowiada. I na takiej właśnie konsystencji nam zależy. I następnie tym samym eyelinerem i tym samym pędzelkiem nakładam ten właśnie produkt na linię wodną oraz staram się precyzyjnie wjechać również pod linię rzęs, na górną linię wodną, tak aby nie było żadnych prześwitów. I staram się precyzyjnie dotrzeć do każdego miejsca, dlatego że makijaż ten ma być szykowny i nie może być w nim żadnych prześwitów. No i teraz kuleczkowym pędzelkiem precyzyjnym od Sunshade Minerals oraz czekoladowym cieniem, którym zaznaczałam załamanie powieki, rozcieram sobie tą kreseczkę właśnie, która była zrobiona żelowym kręcam rzęsy zalotką i przechodzę do tuszowania. Następnie doklejam pasek rzęs. Są to rzęsy bodajże Wispies Black albo Demi Wispies od Ardell. No i przechodzę do konturowania już na sucho. Jest to produkt, który bardzo zawładnął moim sercem właśnie w ubiegłym miesiącu. Jest to produkt Skobo oraz rozświetlacz od The Balm. I przechodzę teraz do ust. Nakładam błyszczyk
a raczej pomadkę zmieszaną z odrobiną błyszczyka i nakładam te produkty pędzelkiem syntetycznym również od firmy Make Me Up. Thank you.